obie grupy mają jeden cel, który jest postawiony, czyli obezwładnić Ukrainę w taki sposób, żeby stała się jakby częścią tego ruskiego miru. Skąpać ją we krwi, że tak w cudzysłowie powiem, i wyprowadzić własną na osłabionego przeciwnika. Celem jest jednej i drugiej strony udowodnienie Zachodowi, że Ukraina nie może wygrać z Rosją. Z militarnego punktu widzenia, w mojej ocenie, Rosja cały czas ma możliwości ofensywne. Jest tylko jeden problem. Problem taki, że ta ofensywa może być ostatnią ofensywą tej wojny. Dzień dobry, witam Państwa. W poniedziałek, 8 maja, właściwy dzień zwycięstwa nad faszyzmem w Europie. Ja się nazywam Jan Złotorowicz i to jest mój raport. Dzisiaj moim, ale przede wszystkim Państwa gościem, pułkownik Maciej Korowaj, były wojskowy, analityk wojskowy, człowiek, który no, śledzi pilnie wszystko to, co dzieje się na Ukrainie, nie tylko na ukraińskim froncie, ale również i w putinowskiej Rosji i stara się z tego chaosu wyciągnąć jakieś wnioski. Dzień dobry, witamy. Witam panie redaktorze, witam państwa. Oraz kolejny w raporcie. No i właśnie, no w przeddniu tego ruskiego, znaczy no nie dosłownie, że w przeddniu, ale na parę dni przed ruskim świętem, jutro się cała Moskwa szykuje na wielkie obchody wielkiego zwycięstwa. Dosyć no taka kłopotliwa dla rosyjskich służb bezpieczeństwa sytuacja. Dochodzi nagle w środku nocy do eksplozji na Kremlu. Ruscy od razu ogłosili, że to Ukraińcy przeprowadzili zamach na Putina. Jak ja to zobaczyłem, to pierwsze sobie pomyślałem to tak. Putin nie mieszka na Kremlu, więc w nocy nie da się na niego przeprowadzić tam zamachu. A po drugie, no jeżeli Ruskie mi mówią, że to Ukraińcy zrobili, to pierwsze co ja myślę, to kłamią. Dobrze? Rozumuję? Na pewno nie zrobili tego Ukraińcy, bo biorąc pod uwagę, że Kreml chyba jest najbardziej bezpiecznym miejscem na świecie, jest tak broniony i przed wojną, tym bardziej teraz. Jak pan redaktor i nasi słuchacze pamiętają, parę tygodni czy miesięcy temu nawet były wzmacniane ośrodki bezpieczeństwa z obroną przeciwlotniczą montowaną na dachach, budynkach. Na dachach, tak, w Moskwie, tak. Także tutaj pod tym względem ten obszar samego Kremla jest dość dobrze chroniony, więc pytanie, czy Ukraińcy znaleźli sposób na wykonanie takiej operacji. Ale jest drugie bardzo ważne pytanie. Po co miałaby być ta operacja wykonana? Jak pan redaktor zauważył, nie ma jakichś celów militarnych ze względu na to, że sam Putin raczej po nocami nie pracuje w Pałacu Senackim, bo ten wybuch miał miejsce nad kopułą Pałacu Senackiego, ale też i politycznie chyba też nie miało to takiego mocnego znaczenia. Ewentualnie udowodnienie, że system bezpieczeństwa, ochrony Kremla nie działają, ale czy to wpływa na działań militarnych na Ukrainie? Mi się wydaje, że bardzo niewiele. Ale to skoro to jest tak, jak pan powiedział, jedno z najbezpieczniejszych miejsc w ogóle na świecie, to no, ale jednak do eksplozji doszło, to jest fakt. Tak. No to to by sugerowało, że przeprowadził ten zamach ktoś, kto doskonale wiedział, jak te systemy ominąć. No i tutaj jest moja jakby interpretacja tego zdarzenia, świadcząca o tym, że to zrobili sami Rosjanie. Wskazuje na to modus operandi całego przedsięwzięcia, czyli w jaki sposób to zostało zrealizowane. Dużych szkód nie nastąpiło. Sam wybuch i pokazanie tego wybuchu, jest sam pan redaktor i specjalista od mediów mi tu powie, że to było dosyć sprawnie przeprowadzone i nagrane, tak żeby miało odpowiedni wydźwięk. Gdzie to było skierowane? Czy do społeczeństwa, świadcząc o tym, że państwo jest tak słabe, że sobie nie radzi z ochroną nawet najważniejszej osoby w państwie? Czy też może to jest skierowane do samego Putina przez walczące ugrupowania wewnątrz kremlowskie dotyczące sposobu prowadzenia wojny i stwierdzenia, słuchaj, są ludzie, którzy nie są kompetentni, żeby dać im kwestie bezpieczeństwa we wszystkie dziedziny. No tak, tutaj tylko musimy, pan to wie doskonale, ja trochę wiem, bo mieliśmy okazję o tym chwilę już porozmawiać i dobrze, że państwo też mieli świadomość, no to nie jest tak, że Władimir Putin włączył sobie wieczorem telewizor i zobaczył, o kurczę, był zamach.
jakby żebyśmy też jakby ludziom wytłumaczyli, bo rzeczywiście najbardziej prawdopodobne to nie tylko pańska analiza, ale już ja przeczytałem szereg różnych ośrodków, które się na tym głowiły przez weekend i wszyscy zgadzają się co do jednego. To jest jakaś forma prowokacji. Oczywiście różne są koncepcje a propos tego, kto mógł za tym stać. Pan ma jedną bardzo ciekawą i będziemy o niej rozmawiać, więc skoro przeprowadzili to Rosjanie, to właśnie jakby adresatem najprawdopodobniej był sam Putin. Ale Putin no, nie dowiedział się o tym zamachu z rosyjskiej telewizji, tylko z raportów wywiadu. No pewnie. Mamy pewien fakt, który jest dość i dużo wcześniej komentowany, że Putin żyje w pewnej bańce informacyjnej realizowanych przez służby, które karmią go pewnymi informacjami. I pewne zdarzenia i rzeczy należy odpowiednio przygotować, żeby odpowiednio przedstawić Putinowi. Mi się wydaje, że sposób przeprowadzenia tak dosyć nietypowy, jak na działania, mówię, ukraińscy. Ukraińcy zazwyczaj realizują to dzieło dosyć skrupulatnie, wybierają odpowiednie cele i środki do zadania. Widać to na płonących rafineriach i płonących różnych fabrykach dalej od Rosji, dalej w Rosji. To jednak to nie takie spektakularne uderzenie na Kreml raczej nie wpisuje się w to, co robią Ukraińcy, skupiając się na bardzo konkretnych celach. Ale jako środek, który mógłby przekonać Putina do pewnych zmian w stosunku do działań wojennych, żeby przedstawić mu pewne zagrożenia i możliwości, Putin nie jest na pewno głupią osobą. Na pewno dobrze to zinterpretował, że to jest walka frakcji między sobą i jedna frakcja udowodniła drugiej, że nie jest w stanie zabezpieczyć i przeprowadzić Rosji w tą wojnę do celu w taki sposób, jakby to życzył sobie Putin. Mogę powiedzieć, że ja tutaj tak rozdzielam takie dwie frakcje, tak bardzo, bardzo roboczo, na jastrzębi, tych, co szukają bardzo twardych i zasadniczych rozwiązań, decydując się w zasadzie na samodzielne podejmowanie wyzwań dotyczących z wojną, i te sowy, które szukają tych rozwiązań w kooperacji z Chinami, czy też w działaniach związanych z wyczekaniem ukraińskiej ofensywy i udowodnieniem Zachodowi, że Ukraińcy nie są w stanie pokonać Rosjan. Tak, i tu ja chciałbym od razu, jeżeli komuś to umknęło, zwrócić Państwa uwagę na to, bo ja będę też korzystał z wymyślonej przez pana pułkownika nomenklatury, no bo to nie możemy w przypadku Rosjan mówić, że tu jest frakcja jastrzębi, która chce zaostrzyć wojnę, a tu jest frakcja gołębi, która chce doprowadzić do pokoju. Pan słusznie zauważył, że są dwie frakcje drapieżnych ptaków, po prostu o różnym poziomie drapieżności i o różnych sposobach działania, ale co ciekawe, obie te frakcje jakby chcą zrealizować ten sam cel, tylko różnymi środkami. Ale to może zacznijmy od tego, jakbyśmy sobie dobrze wytłumaczyli, czym są jastrzębie, czym są te sowy, jakimi działaniami oni funkcjonują. No to co, od jastrzębi może zaczniemy. Tak, no to jest teza oczywiście, nie, którą analizuję i która jest jakby obszarem moich badań. Jastrzębie to jest od razu sobie stwórzmy taki obraz, że nie ma jako takich liderów tych frakcji, tylko są grupy interesów. Grupy interesów tych bardziej zajadłych, które szukają rozwiązań dosyć drastycznych, łącznie z użyciem broni atomowej, o której Rosjanie też pisali wielokrotnie. I to jest jakby hasła rzucane przez tych jastrzębi. Do tych haseł, do tych grup mogą należeć też osoby związane z taką nacjonalistyczną odnogą rosyjskiej polityki, jak Girkin i inni związani z tym obszarem, jak i Prigożyn, który jest narzędziem tak naprawdę i jest osobą, która wykonuje pewne zadania, a nie jest jako elementem przywódczym jakimkolwiek frakcji. Putin dba o to, żeby nie było żadnych przywódców, które mogą mu zagrozić, ale grupy interesów które walczą o jego względy. Druga, czyli tych tesowy, to są osoby, które, czy grupa biznesowo-polityczno-wojskowa, która patrzy bardziej racjonalnie na prowadzenie tego, analizuje swoje błędy i widzi pewne deficyty i stara się jak najbardziej wykorzystać swoje zalety,
a także wypełnić te deficyty innymi możliwościami, na przykład zewnętrznymi, tutaj w kooperacji z Chinami na przykład, czy z innymi państwami, szuka pewnych rozwiązań militarnych, które ułatwią im, ułatwią Rosji na przykład zwrócenie do rozmów politycznych i gospodarczych, jak to miało miejsce przed konfliktem, ale cały czas obie grupy mają jeden cel, który jest postawiony, czyli obezwładnić Ukrainę w taki sposób, żeby stała się jakby częścią tego ruskiego miru. Tylko właśnie, żebyśmy jeszcze też dobrze to wytłumaczyli, bo my rozmawiamy, myśmy już w zasadzie o tym trochę porozmawiali przed programem, ale żeby państwo też wiedzieli, jakby jak sytuacja wygląda. To, co pan pułkownik, ta analiza, którą pan pułkownik przynajmniej roztacza, jest też taka, że no wszystko to dzieje się w tle i w oczekiwaniu wielkim na tą, miejmy nadzieję, z sukcesem przeprowadzoną ukraińską ofensywę. Jeśli ja dobrze rozumiem, to różnice w podejściach między Jastrzębiami a Sowami byłyby takie, że Jastrzębie nie chcą czekać na ofensywę, chcą jak najszybciej sami zaatakować, chcą jak najszybciej sami zetrzeć w proch Ukrainę, wyrwać jej jak najwięcej terytorium, a Sowy znowu no, nie chcą pokoju, nie chcą spokoju, tylko co? Czekają na tę ofensywę, żeby zrobić co? Żeby skąpać ją we krwi, że tak w cudzysłowie powiem, i wyprowadzić własną na osłabionego przeciwnika. Celem jest jednej i drugiej strony udowodnienie Zachodowi, że Ukraina nie może wygrać z Rosją. I co spowoduje w ich ocenie, jak to piszą Rosjanie, podjęcie rozmów z Rosją na warunkach takich, jakich Rosja oczekuje. I to jest jakby cel tych wszystkich działań, zarówno jedne i drugie robią. Metody są różne. Jedni są bardzo radykalne, drudzy są bardziej wyrafinowane, dostosowane do możliwości rosyjskiej. Ale jedną grupę jest jeden determinant – czas. Czas, który Rosji jest coraz mniej ze względu na zbliżające się coraz większe problemy gospodarcze, ale także i polityczne, o czym świadczą te tarcia i to, że coraz bardziej one wychodzą poza mury Kremla i są widoczne i przez nas komentowane. No tak, i teraz tak, jeżeli jest, tak jak pan analizuje, no to zdaje się, że przekaz, że to Jastrzębie stały za tym zamachem, no bo za obronę Putina, za obronę Kremla odpowiadają Sowy. Mhm. Więc udowodniono Putinowi, nie radzą sobie, nie potrafią, nie radzą sobie na froncie. No, tak jak pan powiedział, nie ma lidera tej grupy, no bo gdyby jakiś był, to już dawno siedziałby w łagrze albo zginąłby w tajemniczych okolicznościach. Natomiast no, jedną z takich no, bardzo medialnych postaci jest rzeczywiście Prigozhin. I to jest ciekawa sprawa, bo i kiedy to było? Dzień po tym zamachu Prigozhin ogłosił, że wycofuje się z Bachmutu, że przestaje w ogóle walczyć, że do 10 kwietnia, że do 10 kwietnia wycofa w ogóle swoich Wagnerowców z walk o Bachmut. I jak w piątek umawialiśmy się na rozmowę, to ustalaliśmy, że będziemy się starali analizować, o co chodzi, ale już mamy totalny zwrot w tej sprawie, bo już wczoraj Prigozhin ogłosił, że pokazał nawet jakiś dokument, trudno powiedzieć, na ile on jest autentyczny, że tak, dostałem amunicję, dostałem sprzęt, walczę dalej. No to by sugerowało, że ten atak przyniósł zamierzony cel. Oczywiście, ale też trzeba pamiętać, że to są pewna kaskada. No, atak na pałac senacki, Prigozhin, który wzywa o niekompetencję sztabu generalnego. To wszystko w Rosji wytworzyło taką przeświadczenie, że państwo sobie nie radzi i nie potrafi zarządzać tym konfliktem, co wcześniej takiego zdarzenia nie było. Rosjanie jak na to zareagowali? Ucieczką. Ucieczką z Krymu, ucieczką z terenów okupowanych, gdzie pewne zdarzenia i pewne informacje bardzo mocno odbiły się na tym społeczeństwie, które jest na tym terenie okupowanym i świadczące o tym, że oni się boją tej przegranej. To spowodowało do szybkich działań, które uciszyły Prigozhina, ale nie w taki sposób, żeby wypadł z okna, tylko po prostu, żeby wrócił do walk. Później, co z nim się stanie, za jakiś czas, to jest o inna kwestia. Natomiast na dzień dzisiejszy nie musi wrócić do walk, żeby tę sprawę uspokoić. I musi się odbyć ta 9 jutrzejsza parada, żeby pokazać, że państwo jest stabilne i ofensywa ukraińska nie wyrządzi żadnych szkód społeczeństwu. No tak, czyli nie powinienem na to patrzeć, na tego Prigozhina, że on tu teraz triumfuje, że udało mu się załatwić, tylko został de facto uciszony i ustawiony do szeregu. Tak. Na zasadzie masz tu amunicję, strzelaj dalej, siedź cicho i nie bruździj, tak? Później może się różnie z nim potoczyć, natomiast na obecną chwilę trzeba ustabilizować pewien przekaz medialny do społeczeństwa, bo
to, co ja analizuję, najgorszym rozwiązaniem była ta panika, która ogarnęła tereny okupowane, szczególnie Krym. Zamknięcie mostu krymskiego ze względu na bezpieczeństwo było jednym z takich desperackich kroków zatrzymania pewnej kuli śnieżnej, efektu kuli śnieżnej, który następował w tym obszarze. No tak, tylko ta parada jutro rzeczywiście musi się odbyć. Wszyscy obawiali się, że Putin będzie mógł na tej paradzie ogłosić jakieś zwycięstwo, osiągnąć, że udało się jakiś cel zrealizować. No nie wychodzi na to, żeby do jutra się udało Bachmut zdobyć i się tym raczej jutro chwalić nie będą. Ale na pewno uda się zażegnać ten kryzys, o którym tutaj rozmawialiśmy, czyli tego konfliktu, który poza mury Kremla wychodzi już na zewnątrz i jest przez nas analizowany i obserwowany. No, musi tutaj Putin zadziałać. Ciekawe, co powie. Jestem bardzo ciekawy, bo trzeba pamiętać, że te parady to nie jest przekaz do nas, to nie jest przekaz do Zachodu. W bardzo małym znaczeniu on jest, będzie do nas realizowany. To będzie przekaz do Rosjan, do tego właśnie społeczeństwa, które wiara w zwycięstwo była de facto przez działania drona nad Pałacem Senackim i działaniem Prigozina i też innych elementów, bo też trzeba pamiętać, że część komentatorów rosyjskich, szczególnie z tej nacjonalistycznej strony, oficjalnie źle wypowiadało się o sztabie generalnym i generałach walczących, nawet zarzucając im, że są agentami służb zachodnich do tego stopnia. Mi się wydaje, że ta sprawa musi zostać przez Putina jakoś rozwiązana, już zaczyna być rozwiązywana. Giną niektórzy przedstawiciele tej najbardziej skrajnych ugrupowań rosyjskich. Mi to bardzo przypomina sytuacja, jaka miała miejsce w Donbasie w 2014 roku, kiedy osoby te, które były odpowiedzialne za tą wiosnę rosyjską w tym terenie, zaczęły też ginąć w różnych eksplozjach czy wypadkach, czasami realizowanych pewnie przez Ukraińców, ale w większości na pewno przez Rosjan i przez służby rosyjskie, które czyściły element radykalny przed rozmowami pokojowymi w ramach umów w Mińsku. I te śmierci, to rozumiem, też jest jakiś tam efekt tych walk frakcyjnych. Dokładnie, to też jest efekt walk frakcyjnych. Też przekazanie do zrozumienia, że pewne przekazy, które są realizowane do społeczeństwa, muszą być odpowiedni być zachowany umiar. I jedynym sposobem, jaki Putin czy oba środowiska, które z sobą walczą, to jest po prostu typowa mafijna walka o wpływy poprzez różne zamachy i zamachy bombowe z tym związane. Właśnie, bo to najczęściej są zamachy bombowe. Myśmy sobie zresztą parę tu nazwisk wynotowali, przygotowując się do tej rozmowy, bo faktycznie ciężko jest powiedzieć, że doszło do jakiejś, a i tak zdecydowanie za mało, bo ja też już wielokrotnie z różnymi gośćmi o tym miałem okazję rozmawiać. Już nawet na początku wojny była cała seria takich dziwnych, podejrzanych, nie tylko zamachów bombowych. Często są to też jakieś dziwne wypadnięcia z okien, jakieś dziwne wypadki. Rozszerzone samobójstwa też. Bardzo często jest tak, że ktoś nagle postanawia zabić i siebie, i całą swoją rodzinę i tyle. I najczęściej byli to ludzie gdzieś tam z jakichś obrzeży finansowo-energetycznych. Natomiast z czasem do tego typu postaci zaczęli dochodzić też ludzie bardzo się niekojarzeni politycznie. No, takim pierwszym dużym zamachem był zamach, ja to powiem wprost, czy zamach na Aleksandra Dugina. To, że w nim zginęła Daria Dugin, to był przypadek. Już wiemy tak naprawdę ponad wszelką wątpliwość, że to był po prostu nieudany zamach na Dugina. To był taki klasyczny gangsterski, że bomba w samochodzie, która została tylko źle przeprowadzona. Co jest dla nas klasycznie gangsterskie, to jest zwykłą polityczną rozgrywką realizowanych przez Rosjan. To nie jest nic dziwnego dla osób, które analizują jakby rosyjską przestrzeń, że tego typu działania to jest typowa walka polityczna, a że jest wykonywana typowo bombami czy innymi środkami niwelującymi lub zabijającymi dane środowisko, no to jest po prostu taki ten typ prowadzenia polityki.
No, tym bardziej, że ten typ prowadzenia polityki, czyli taki brutalny, gangsterski pęd przemocy i spektakularny, no, zaczął nam bardzo szybko ewoluować. Bo o ile jeszcze właśnie ten zamach na Duginowo był takim, no, dosyć prostackim, gangsterskim, no to już kolejny duży zamach, czyli na tego całego Tatarskiego, jeśli ktoś zapomniał, i słusznie zresztą, bo to nie jest postać, którą warto wspominać. Można powiedzieć, że to jest taki rzecznik prasowy tej prawej, mocno anastodzionalistycznej strony. Tak, taki w zasadzie rzecznik prasowy tych Jastrzębi. Tak. I Prigożina konkretnie. Tak. Ja pamiętam, bo jak ja analizowałem ten zamach w programie, jeszcze wtedy właśnie widzieliśmy tyle, że to bardzo blisko związany z Prigożinem bloger. W ogóle do zamachu doszło w lokalu, który do Prigożina należał. Zaledwie kilkaset metrów od biur Prigożina. Jakby wiadomo było, że tu z kolei to nie jest tak, że to był zamach na Prigożina, ale przez przypadek zabito jego, bo to był zamach na tego Tatarskiego, ale to był taki proxy zamach. To było takie zagranie bardzo pod Prigożina. Traktujmy osoby, które są na pierwszym medialne, jeżeli chodzi o tą politykę i tutaj rozmawiamy, że to nie są osoby, które są tak naprawdę decyzyjne, jeżeli chodzi o te środowiska. To są, każde środowisko musi mieć swoich trybunów. I to są tacy trybuni i osoby, które dają jakiś przekaz albo realizują pewne działania. Sam Prigożin jest osobą dosyć mało znacząco. On ma wykonać odpowiednie zadanie ze swoją grupą Wagnera, którą stworzył. Ma też wykonywać zadanie w innych obszarach, nie tylko na Ukrainie, ale przecież trzeba wspomnieć, że grupa Wagnera działała wcześniej i działa dalej na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Więc to jest człowiek do pewnej roboty, a że jego działaniami próbowało środowisko jakieś wymóc i zbudować jakiś przekaz dla Putina. Tak, wracajmy do tego, tak, do tego podstawowego obszaru, o których rozmawialiśmy na samym początku. To tylko tak to trzeba traktować. To i osoby, które są zabijane, to są głównie właśnie osoby te medialne, które mają jakby wykonywać tę czynność trybuna danego sąsiada. Jeżeli jest tak, że się przeprowadza na kogoś zamach bombowy, a to już naprawdę to była, już była koronkowa robota, tak, bo to była impreza na jego cześć, na której dostał w prezencie swoje własne popiersie, co już powinno budzić zdziwienie, bo to całkiem jakby się już upamiętniało zmarłego, i to popiersie było nafaszerowane tymi materiałami wybuchowymi, bo to już eksplodowało w twarz, zabiło go. Ktoś miał czarne poczucie humoru, typowo dla Rosjan. Natomiast jeżeli i to znowu, i to bardzo, ja wspominam też o tym, dlatego że to bardzo pańską tezę uprawdopodobnia. Podobnie, bo też wielu ludzi dopiero po tym zamachu zwróciło, taki, szczególnie ja na przykład, ja tak nie siedzę w tym, ale widać było, jak do tego zamachu, jak sprawnie medialnie i jak świetnie, że jak to się u nas mówi, PR-owsko działał Prigożin, a jak nagle pozbawiony Tatarskiego, jak zaczął się miotać, jak zaczął nagrywać jakieś dziwaczne filmiki, które teraz cały weekend krążyły po internecie, jakby widać, że pozbawiono go takiego know-how PR-owego, a to jest szczególnie dla niego bolesne, bo tak jak pan powiedział, on nie jest tylko od tego, żeby prowadzić rękami Wagnerowców wojnę, on jest też od tego, żeby jakiś budować przekaz dla Putina, a bez swojego głównego propagatora ten przekaz się zaczyna robić bardzo niespójny. Dokładnie, dlatego tutaj, jak mówiliśmy, wszystkie te działania, które nam się wydają takie dosyć niekonwencjonalne, a nawet czasami można powiedzieć dziecinne, no to jest tak naprawdę budowanie pewnej narracji dla społeczeństwa, ale przede wszystkim dla cara, czyli Putina. Tak, dla cara, dla Putina, no to w takim razie, no oczywiście, no my jesteśmy w tej trudnej sytuacji, że jest dopiero poniedziałek, bo mówię, ten właściwy dzień zwycięstwa, czekamy na to, co jutro. Tak na dobrą sprawę, jakie są konsekwencje tego zamachu, w dużej mierze dowiemy się jutro. Dzisiaj niestety musimy trochę pogdybać spekulować. I pospekulować. I oczywiście nie chcę, żeby pan zgadywał, co jutro powie Putin, bo to nie ma sensu, bo jutro się po prostu obaj przekonamy i sobie to pooglądamy. Bardziej, żebyśmy dobrze wytłumaczyli, w jakiej on jest teraz sytuacji. I też chciałbym, żeby mi i moim widzom, bo jak czytałem te analizy tego, co się wydarzyło przez ostatnich kilka dni, w nich też pobrzmiewał, no szczególnie właśnie po tym zwrocie w sprawie Prigożina. Jednego dnia mówi, że się wycofuje, przestaje grupa Wagnera walczyć. Drugiego dnia ogłasza, tak, tu mam dostęp z Ministerstwa Obrony, będę miał amunicję, walczę dalej. Wielu analityków
odebrało to jako dowód na to, że Rosjanie są niezdolni do prowadzenia skutecznej, rozbudowanej operacji wojskowej. I stąd brak sukcesów na froncie, stąd fakt, że o ten Bachmut cały czas trzeba się bić i ewidentnie nie da się go zdobyć. I to by znaczyło jednak, że to nie są... Że oczywiście to nie wyklucza tezy o walkach frakcyjnych, ale że żadna z tych frakcji nie jest tak naprawdę, że przez to, że się ciągle kotłują i biją, to sprawia, że nie są w stanie prowadzić normalnej operacji wojskowej. Z militarnego punktu widzenia, w mojej ocenie, Rosja cały czas ma możliwości ofensywne. Jest tylko jeden problem. Problem taki, że ta ofensywa może być ostatnią ofensywą tej wojny, bo gdy się uda, to oczywiście Rosjanie uzyskają ten cel, o którym wcześniej mówiłem. Natomiast jeżeli się nie uda, no to stracą możliwości realizacji jakichkolwiek działań bojowych na Ukrainie, ponieważ taka ofensywa na takim przeciwniku, jakim w tej chwili jest Ukraina, będzie wymagała ogromnych środków i ogromnych strat, którą Rosjanie nie wiem, czy szybko będą w stanie zniwelować, a narażając się na kolejną ewentualną ofensywę ukraińską, w zależności od tego, jak Ukraińcy sobie z nią poradzą i też jakie straty otrzymają. W każdym bądź razie, jedna i druga strona działa pod presją czasu. Ukraińcy też są w jakiś sposób deprecjonowani czasem, związanym ze stroną Zachodu, która coś tam wymaga od nich. Ja mówię z tej strony ukraińskiej, trochę mniej analizuję. Patrzę na tą stronę rosyjską. Natomiast jestem przekonany, że Rosjanie są naprawdę pod presją czasu, pod względem i militarnym, i gospodarczym. Tutaj kłaniam się kolegom, którzy to analizują i ich czytam i jestem przekonany, że oni właśnie dobrze interpretują, że Rosja jest w zasadzie bardzo mocno pod kreską, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze i musi szukać jakichś rozwiązań, żeby tą wojnę zakończyć. Natomiast pod względem militarnym Rosja strasznie szybko amortyzuje swoje siły zbrojne, ponieważ walka, która jest prowadzona, nawet sam stan walki, czy to jest ofensywny, czy defensywny, powoduje pewną amortyzację sprzętu. Naszym słuchaczom mogę powiedzieć, że tak, lufy strzelają, silniki pracują, no trzeba to wymieniać, obsługiwać i tak dalej. Walka jest intensywniejsza, ta amortyzacja tego całego sprzętu wojskowego, ale też i ludzi, następuje szybciej. I kwestia, czy jest Rosja w stanie tą amortyzację odtwarzać. Jeżeli będą walki na tyle intensywne, że nie będą w stanie, no to w pewnym momencie front, nawet nie przebijając tego tak spektakularnie front i wchodząc w teren operacyjny, okrążając czy powodując taką ofensywę klasyczną, jak nam się wydaje, on zacznie po prostu upadać. Ten system wojskowy zacznie, samochody przestaną jeździć, czołgi przestaną jeździć, lufy przestaną strzelać obrazowo. Na razie Rosjanom udaje się tą amortyzację trzymać na jakimś tam poziomie wyrównanym, ale też daje to świadectwo, że Rosjanie informują, pokazują Szojgu, który pokazuje nowe czołgi i nowe samochody, że my jesteśmy silni, nie będziemy tak amortyzować, nie liczcie na to, że nas tak zamortyzujecie całe nasze uzbrojenie. Ale tak czy inaczej, a prowadzenie takich intensywnych walk przy tak malejącej gospodarce i możliwościach spowoduje, że ta armia naprawdę będzie miała coraz większe problemy. Z kolei armia ukraińska, nasycana coraz to nowocześniejszym sprzętem, będzie miała przewagę już nie tylko na poziomach taktycznych w niektórych obszarach, ale też i operacyjne, co spowoduje wcześniej czy później załamanie się linii rosyjskiej. I teraz cała walka trwa o to, kiedy dokonać pewnych decyzji i na jakiej zasadzie. Czy czekać na ukraińską ofensywę, zatrzymując ją, zadając Ukraińcom dużo strat i przejście do własnej. I zazwyczaj tak jest najlepiej, bo atakujący więcej zużywa niż broniący się. Czy też sami zaatakować wcześniej. Ja wcześniej myślałem, że Jastrzębie zdecydują się jeszcze w zimie, że przeprowadzą tą ofensywę rozstrzygającą, zanim jeszcze Ukraińcy będą mieli te możliwości zachodu. No niestety Jastrzębie nie dokonały tego, bo przyjęto jakby koncepcję prowadzenia wojny przez Sowę. Niestety dla siebie. No to... Tak, no, na siebie. Niestety dla siebie. Sowy przyjęły jakby to w cudzysłowie tą koncepcję prowadzenia wojny, czyli wyczekiwania, odbudowywania, utrzymywania cały czas na plusie tą amortyzację, żebyśmy po prostu nie degradowali własnych sił. To jeżeli chodzi o te kwestie militarne, ale jak pan redaktor widzi i słuchacze, to wszystko przekłada to się na kwestie te polityczne i gospodarcze.
Tutaj jeszcze też jest bardzo ważna kwestia Chin i tego, co Chiny robią w stosunku z Rosją i w stosunku do Europy i w stosunku do zarządzania tym konfliktem. Ale to kwestie polityczne, gospodarcze i Chiny, ja sobie notuję to za chwilę. Ja bym chciał, żebyśmy jeszcze zostali przy tym, ja wiem, że to, tu ma pan też dużo ciekawego do powiedzenia, ale pan przede wszystkim analizuje sytuację od strony militarnej, od strony wojskowej, więc zostańmy jeszcze przy tym aspekcie wojskowym i przy tym tykającym zegarze, bo pan mówi tak. Według pańskiego rozeznania i według pańskiego wojskowego nosa, Rosjanie mają jeszcze możliwość przeprowadzenia dużej, skutecznej ofensywy. Jeszcze mają środki na jedną. Podobnie jak Ukraińcy. Mają dosłownie środki na jeszcze jedną i to nawet nie swoje, tylko podarowane przez cały świat zachodni. Zachód nie da więcej. Jeżeli najbliższa chińska ofensywa, ukraińska ofensywa się nie powiedzie, będzie trzeba usiąść do rozmów pokojowych. Ja słucham tego, co i tak się zastanawiam. Tak, zaczynam dochodzić do wniosku, że z takiego czysto rosyjskiego punktu widzenia i z punktu widzenia rosyjskich interesów, to chyba jednak jastrzębie mają rację. No bo w nieskończoność tego sprzętu się nie będzie dało amortyzować. Im szybciej, póki go jeszcze mamy, to trzeba go użyć, bo każdy kolejny dzień tylko przybliża rosyjską klęskę. To jastrzębie mają jeden problem. Jastrzębie przeszacowały możliwości swoje i niedoszacowały możliwości ukraińskie, przez co są w takiej sytuacji Rosjanie, jako są. Dlatego też Putin, w Putina te radykalne rozwiązania nie są na tapecie i ci decydenci, którzy kreują taką politykę, nie są przez Putina jak gdyby w tej chwili słuchani. Więc mimo jakby rozsądnych z punktu jastrzębi argumentów, no Putin podchodzi do tego sceptycznie, ze względu na to, że raz już się im nie udało. Więc dał szansę tej drugiej strony. Więc jastrzębi robią wszystko w swoim mniemaniu, żeby udowodnić, że jednak sowy się mylą. I są już tak zdesperowani, że wręcz jakby przygotowują, odgrywają, bo tak to trzeba nazwać, odgrywają próbę zamachu na Kreml, żeby Putina przekonać do swoich tych. To mówię, jeszcze chwilę przy wojskowych tych. O właśnie, z drugiej strony mamy tą taktykę przyjętą przez sowy, czyli czekać, jak pan mówi, utopić we krwi ukraińską ofensywę. Czy Rosjanie rzeczywiście mają środki na to i ducha walki, żeby i też umiejętności, żeby ukraińską ofensywę utopić we krwi? Na pewno mają, jeżeli się do niej odpowiednio przygotują i przeczytają odpowiednie działania ukraińskie. Jeżeli odpowiednio się to wszystko zostanie zgrane, to biorąc pod uwagę, że środowisko walki jest dosyć zrównoważone, ponieważ żadna ze stron, mimo że Rosjanie mają przewagę jakby w sprzęcie lotniczym, nie ma tej przewagi powietrznej na polu walki jako takiej, a to jest jeden z czynników, który decyduje o sukcesach ofensywnych. Ta lokalna przewaga na danym terenie jest wymagana w wojskowej fizyce walki, żeby uzyskać przewagę nad broniącym się i go pokonać. Tutaj takich sytuacji nie ma ze względu na nasycenie przez Ukraińców środkami przeciwlotniczymi pola walki. Z drugiej strony Rosjanie nie potrafią przebić się przez to, ale Ukraińcy z kolei też nie mają tych środków lotniczych tak dużo, żeby realizować działania ofensywne na kierunkach takich rosyjskich. To wszystko zrównoważa. Pozostaje tylko i wyłącznie brutalna, krwawa walka, którą widzimy do tej pory. Tylko jak zostanie przeprowadzona ta ofensywa ukraińska, no trudno mi powiedzieć, a także nie chcę w jakiś sposób spekulować. Natomiast Rosjanie, mogę powiedzieć, jak się do niej szykują. Szykują się poprzez rozbudowę inżynieryjną kierunków, które są zagrożone, poprzez budowanie odpowiednich zapasów, przez co też ta artyleria trochę mniej strzela. Poprzez budowanie odpowiednich rezerw, to też jednostki odpowiednie są użytowane, żeby na tych zagrożonych kierunkach. Czy to wszystko wystarczy Rosjanom? Nie wiem, to jest, zależy od tego, jeżeli nie ma takiej obrony, którą nie dałoby się przebić, tylko odpowiednio trzeba mieć ilość środków do tej realizacji. Jeżeli Ukraińcy odpowiednio rozbujają całą strukturę wojskową z różnych kierunków, uderzą, Rosjanie będą musieli manewrować tymi swoimi zasobami, których też nie mają zbyt dużo. No tak. Bo mimo, że trzeba zwrócić też uwagę, że mimo, że tych okopów jest bardzo dużo
i są wielopoziomowe, one nie zawsze są obsadzone przez wojsko. One są stworzone, ale w środku są puste, ponieważ muszą te zasoby równomiernie rozłożyć. Dlatego też są przywożone czołgi starego typu, bo te czołgi stare typu nasycone obrona tymi czołgami, tak musi zostać pokonana przez jakąś armatę ukraińską, czy pocisk ukraiński. To też używa ukraińskie zasoby. No tak, trzeba po prostu, mówiąc wprost, strzelać do rupieci, a zużywać amunicję. Zużywać amunicję, która powinna być wykorzystywana do walki z prawdziwymi elitarnymi wojskami. Dokładnie. I mówię, jeszcze zostajemy przy tych sprawach militarnych. I teraz tak, pan mówi, no Rosjanom się ten sprzęt używa. Więc Ukraińcom zresztą też. Ukraińcom zresztą też, natomiast czysto tak na pierwszy rzut oka, no to z punktu widzenia ukraińskiego byłoby korzystne przeciągać tą ofensywę jak najdłużej, żeby się Rosjanie jak najbardziej zużyli wokół tego Bakhmutu. Może to jest pewien sposób zaczęcia tej ofensywy, pewną degradację, spowodowanie pewnego napięcia na linii frontu, żeby zmusić Rosjan do pewnych reakcji, przez co ich siły się w jakiś sposób dewaluują. To też jest możliwość. To też się prowadzi tak ofensywa. Też się w wojnie tak zrównoważonej, to jest też jest jakiś proces prowadzenia tak, ofensywy. Ale Ukraińcy też nie mogą czekać w nieskończoność, tym bardziej, że Zachód im będzie dyszał po karku. Nie po to daliśmy wam sprzęt, nie po to przekonaliśmy Niemców, żeby wam dali Leopardy, żeby to teraz stało i czekało. Pytanie, kto jest bardziej na musiku, tak zwanym w cudzysłowiu, i kto bardziej rozumie to, co chce osiągnąć, jakimi środkami. Jeżeli Ukraińcy to rozumieją i Zachód to rozumie, w jakiej sytuacji jest Rosja i jak ją można pokonać, to dlaczego nie zaakceptować takiej formy, jaką na przykład prowadzą w tej chwili Ukraińcy, czyli odpowiednią dewaluację pewnie siły. Ale mówię, to jest tylko moja interpretacja zdarzeń. Może to zupełnie wyglądać inaczej. Oczywiście. No tutaj no, w końcu się przekonamy, jak to jest. Ale no, tak czy inaczej, no, obie cały czas zarówno frakcja, te dwie frakcje, o których pan mówił, bo cały czas o tym przecież rozmawiamy, walczą o ucho Putina, o dostęp do Putina, ale obie chcą tego samego. Znaczy obie chcą pokazać, że Ukraińcy nie są w stanie wygrać tej wojny i trzeba usiąść do rozmów pokojowych. Tylko zastanawiam się, jak takie rozmowy miałyby wyglądać. Pan wspomniał, że jedna z tych frakcji, ja sobie zanotowałem to, że tu w przypadku, chciałem powiedzieć gołębi, nie są gołębie, to są sowy, że sowy liczą na chińską kooperację. Jakby pan sobie taką chińską kooperację z sowami wyobrażał? Tutaj trzeba wrócić trochę do przyszłości i o aktywności chińskiej w ogóle w tym konflikcie. W ogóle wizyty Xi w Moskwie i rozmowy z Putinem, ale później też wizyty innych dostojników w Chinach, ale też zaangażowanie Chin w Szanghajską Organizację Bezpieczeństwa, którą też mocno ostatnio uaktywnili, a wręcz starają się przyspieszyć. O tym oczywiście dużo wcześniej było mówione modernizację tej organizacji do tych kwestii bardziej militarnych, nie tylko i wyłącznie współpracy czysto politycznej. Zapowiadano pod koniec kwietnia w wizycie ministrów obrony chyba w Indiach, zapowiadano wielkie ćwiczenia dotyczące sił pokojowych tej organizacji. I są pogłoski, że one mają się odbyć w Centralnym Okręgu Wojskowym w sierpniu na Federacji Rosyjskiej. Właśnie, dodaję, bo że pan wie, o czym mówiłem, w Rosji. I to jest właśnie fascynujące, że de facto, znaczy nie powiem, że sterowana przez Chiny, bo tam wiele też innych istotnych państw, jakby chociażby wspomniane Indie, grają ważną rolę, że organizacja współpracy, Szanghajska Organizacja Współpracy i Bezpieczeństwa będzie przeprowadzała ćwiczenia z tego, jak się zaprowadza pokój w Rosji, no wkrótce już. Wkrótce. I też trzeba zwrócić uwagę, że też był telefon do prezydenta Ukrainy, Xi dzwonił i bardzo długa była rozmowa. No, to uaktywnienie Chińczyków, a też wizyty europejskich przywódców Francji i Niemiec w Chinach też o czymś mogą świadczyć. Mówię, to nie jest jakiś obszar, w którym specjalnie się specjalizuje w ramach jakiejś tam polityki, bardziej patrzę pod względem militarnym, no przygotowanie sił pokojowych w tej organizacji, które miały miejsce też i wcześniej, ale przy takim zaangażowaniu aż tylu państw, może też sugerować, że Chiny na przykład będą chciały odegrać rolę wojsk pokojowych organizacji
szanghajskiej na terenie Ukrainy, ponieważ Rosja widzi w organizacji szanghajskiej jako jedyne takie miejsce, gdzie jeszcze jest traktowana w cudzysłowie normalnie, jak na rosyjski punkt widzenia. Natomiast już kwestie ONZ-u, już Rosja traktuje ONZ jako bardziej amerykańską instytucję, nawet nie pozwalającą, przedstawicielom Rosji przyjechać do Nowego Jorku, żeby odbyć jakieś spotkania. Więc tutaj zwrot Rosji w kierunku chińskich politycznych jakby zabezpieczeń związanych z prowadzeniem działań bojowych, a także negocjacji pokojowych, mi się wydaje, jest bardzo interesujący i należy na to zwrócić uwagę. Tak, Gełczysto, dobrze wiemy, że też ta operacja specjalna, bo tak to się przecież oficjalnie nazywa, czyli de facto wojna ukraińska, też zaczęła się od rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych. Łatwo jest takie ćwiczenia zamienić w operację wojskową. Tak samo takie ćwiczenia z operacji pokojowej łatwo jest zamienić w konkretną operację pokojową. Natomiast ja widzę tu pewien problem, o czym mieliśmy okazję chwilę rozmawiać wcześniej. Znaczy, to byłby dla Chińczyków, to jest dla Chińczyków totalnie dziewicze terytorium. Oni są wręcz znani z tego, że swoich wojsk nie wysyłali nigdy na tego typu misje pokojowe. Już na pewno nie jako w ramach ONZ-u. No, ale tak jak pan powiedział, tu nie ma co liczyć na błękitne hełmy, na to Rosjanie nie pójdą nigdy. Natomiast ja nie mówię o tym dlatego, że uważam, że w związku z tym to jest niemożliwe, tylko gdyby się to wydarzyło, to by rzeczywiście świadczyło, to byłby najlepszy dowód na to, jak bardzo Chiny chcą być zaangażowane i być tym akuszerem pokoju. Bo ja nie pierwszy raz słyszę, nie jest pan pierwszym gościem, który mi mówi, że w Chinach ewidentnie taki plan narasta. Tylko... Pod względem wojskowym się szykują do tego, a widzę, tak już z takiej mojej działki, widzę do tego, że się szykują. Bardzo mocno inwestują w pewne środki związane z planowaniem i realizacją tego typu działań, jakby i z logistyką z tym związanym. Też trzeba powiedzieć, że jedwabny szlak, czyli ten kolejowy, byłby idealnym miejscem do zaopatrywania wojska chińskiego, które by mogło stacjonować na terenie Ukrainy jako jednostki rozdzielające obie strony. Tylko pytanie, jak to będzie wyglądać? No to są już kwestie techniczne, wojskowe. Uważam, że Chińczycy są w stanie coś takiego zrobić. To nie jest jakiś problem. Mają dosyć sprawną armię. Oczywiście tego nigdy nie robili, ale to jest naród, który potrafi stanąć na wysokości zadania. Jest to duża, nie wiadomo, jak ta armia rzeczywiście będzie realizowała, ale bo trudno oceniać coś, czego się jeszcze nigdy nie widziało. Moim zdaniem teoretycznie na papierze są w stanie to zrobić. Państwo nam tu o nas już zaczęli pisać, że dwaj marzyciele. Znaczy, to prawda, my sobie tak trochę, może nie tyle marzymy, co siłą rzeczy projektujemy, co się wydarzyć. Spekulujemy, co się wydarzyć może. I ja jakby daję się przekonać do tego, co pan opowiada. Przy jednym oczywiście zastrzeżeniu, które pan też poczynił. Znaczy, to są wszystko plany, które rodzą się w głowach tych dwóch walczących wokół siebie. W zasadzie analityków, którzy na to patrzą. Bo jest jedna rzecz, która te wszystkie plany może pokrzyżować. Tak. I to jest po prostu skuteczna ukraińska ofensywa. Dokładnie, skuteczna ukraińska ofensywa i negocjowanie pokoju na ukraińskich zasadach. To wszystko to po prostu jakby niweluje te wszystkie spekulacje, które tutaj poczyniliśmy razem. Tak, i miejmy nadzieję, że do tego dojdzie. Tym bardziej, że też nie brakuje głosów, że to właśnie takie ten zamach na Putina, który wiemy, nie był zamachem na Putina, ja to mówię jako taki zupełny skrót myślowy, te różne przeboje Prigożina, że to też niektórzy mówią, że to nie jest tylko walka frakcyjna, ale również też te frakcje jakby się PR-owsko przygotowują na porażkę wojsk w Ukrainie. No, zobaczymy, co ten dziewiąty. Ja myślę, że to będzie duży przekaz do społeczeństwa, który albo pokaże, że walczymy do końca, albo przygotujemy się do jakichś rozwiązań pokojowych. Dlatego wszyscy będziemy przyklejeni jutro do telewizorów i śledzić na bieżąco. My oczywiście razem z Tomkiem Walczakiem będziemy w raportach i w naszych programach z naszymi gośćmi to analizować. Pułkownik Maciej Korowaj, analityk wojskowy. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze. Ja Państwu dziękuję, że byliście z nami w poniedziałek, że wróciliśmy, wiem, po długiej przerwie. Trochę się mieliście okazję od nas odzwyczaić. Cieszę się, że znowu jesteśmy z Wami. Tak jak mówię, najbliższe dni Tomek Walczak, ja pod koniec tygodnia do Was wracam. No i niezmiennie, tak jak przed naszą przerwą, zapraszamy Was też na ważne, bardzo niepolityczne,
ale pewne wątki polityczne również się na pewno pojawią w wydarzeniu. 18-21 maja, wielkie targi książki na Stadionie Narodowym Vivelo. Zapraszamy na nie serdecznie. My też tam będziemy, wielkie święto czytelnictwa. Warto się na to wybrać, warto sobie tą datę w kalendarzu zapisać. Do zobaczenia.